Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Naszym pierwszym gościem jest pani Joanna Repel, która pracuje w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Całe swoje serce oddaje czworonogom ze schroniska. Sama przyjęła pod swój dach 5 psiaków i 2 koty. Jeżeli zastanawiacie się nad adopcją zwierzaka i jesteście ciekawi, jak przebiega taki proces, posłuchajcie rozmowy z panią Joasią. Ile obecnie zwierząt przebywa w waszym schronisku? Na tą chwilę jest to około 200 psów i około 100 kotów. Jest to liczba ruchoma, więc ujednolicając to jest właśnie w sumie 300 zwierząt. Skąd trafiają do was te zwierzęta? Z jakich powodów się u was znalazły? Zwierzęta trafiają do nas z różnych miejsc i w różnych sytuacjach. Najczęściej to są zwierzęta, które trafiają do schroniska, ponieważ gdzieś tam błąkały się. Tutaj część zwierząt jest odbierana przez właścicieli, którzy je zagubili. Część zwierząt niestety zostaje oddana do schroniska bezpośrednio przez właściciela bądź przez okno życia, czy właśnie bezpośrednio w schronisku. No a część zwierząt to są zwierzęta, które zostały odebrane interwencyjnie przez naszych inspektorów. W jakim okresie roku do schroniska trafia najwięcej zwierząt? Są takie tak naprawdę 2 okresy newralgiczne w roku. Jest to okres tuż przed wakacjami, kiedy nagle się okazuje, że posiadanie zwierzęcia jest całkowicie wykluczające wyjazd na wakacje. Oczywiście mówię to tak z sarkazmem. I drugi okres to jest okres tuż poświąteczny, kiedy te prezenty mikołajowe, gwiazdkowe zaczynają już jakby sprawiać problemy, bo jak wiadomo jest okres wolnego, dzieci są w domach, nie ma szkoły, dostały na gwiazdkę, dostały na Mikołaja jakiegoś zwierzaczka. Potem nagle jest ten okres, kiedy wracamy do tego normalnego życia i tutaj nagle zwierzak staje się problemem nie do przejścia i wtedy rzeczywiście też bardzo dużo zwierząt trafia do schroniska, czy to z ulicy, bo są wyrzucone, czy to właśnie bezpośrednio oddane do schroniska przez właściciela. Jakie są pani obowiązki w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami? U nas te obowiązki to są takie bardzo szeroko zakrojone. No ja jestem referentem, natomiast zajmuję się kontaktem z mediami, zajmuję się prowadzeniem fanpage'a, strony i innych takich mediów społecznościowych, więc tak naprawdę duży taki zakres działań. Oprócz tego, jak wiadomo, jak każdy odbieranie telefonów, przyjmowanie petentów, czy pomoc koleżance w kasie, więc tak naprawdę u nas każdy robi praktycznie wszystko, więc tu nie da się tak powiedzieć. Inspektorzy zajmują się robieniem interwencji, natomiast my w biurze zajmujemy się po trochu wszystkim, co trzeba po prostu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zaadoptować zwierzę ze schroniska? W tej chwili jest to powiedzmy jakieś tam utrudnienie dla ludzi, którzy chcą adoptować zwierzaka ze schroniska, głównie chodzi o psy, bo wprowadziliśmy takie obowiązkowe 2 spacery zapoznawcze ze zwierzakiem, czyli jeżeli ktoś chce adoptować jakiegoś pieska, musi się umówić z wolontariuszem, który zajmuje się danym boksem na taki właśnie spacer zapoznawczy. I na takim spacerze też i nasi wolontariusze i osoba, która chce adoptować zwierzaka ma okazję bliżej poznać zwierzaka, a wolontariusze mogą bliżej poznać osobę potencjalnie chętną na adopcję i podczas tych spacerów bardzo często jakby okazuje się, czy to jest dobry pomysł, żeby wziąć takiego zwierzaka, czy ta osoba nadaje się, aby mieć takiego zwierzaka, czy ewentualnie można spróbować poszukać dla niej jakiegoś, nie wiem, spokojniejszego, czy bardziej takiego żywotnego psiaka, bo tak naprawdę część ludzi trochę tak idzie na żywioł. Nie wszyscy przygotowują się do adopcji wiele tygodni, czytając jakieś książki, publikacje, jaki pies dla mnie, czy pies, czy suka. Bardzo często ludzie po prostu działają podczas jakby takiej potrzeby chwili i właśnie przy takich spacerach to wychodzi, że ktoś z bardzo dużym po prostu nastawieniem pewnym, że idzie adoptować psiaka, się decyduje, idzie na ten spacerek, po czym się okazuje, że po tym drugim spacerze jednak rezygnuje, bo jednak się okazuje, że nie wiem, że jednak nie podoła, że jednak to nie jest pies dla niego. Tak właśnie było w przypadku hartów, które mieliśmy ostatnio do wydania. Przyjeżdżały nawet osoby spoza Krakowa, które no, przez telefon były bardzo pozytywnie nastawione, absolutnie zdecydowane. Ten spacer to miała być już tylko formalność i tak naprawdę jednak przemyśleli sobie w domu, że to jednak nie jest to i dosłownie nam 3 osoby tak zrezygnowały właśnie po takich spacerkach. Więc to jest dla obu stron takie trochę zabezpieczenie. Oczywiście, że niektóre osoby odbierają to jako utrudnianie, natomiast jak wiemy, dużo schronisk w Polsce stosuje taką metodę właśnie tych spacerów, takiej ankiety przedadopcyjnej przeprowadzonej z osobą chcącą adoptować
zwierzaka, właśnie po to, żeby nie było takich nieudanych adopcji, żeby w miarę jak najlepiej dobrać zwierzaka do właściciela, bo jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, dużo pracuje, nie ma dużo czasu, no to nikt mu nie zaproponuje psiaka, który jest w typie jakiegoś tam psa myśliwskiego, czy który ma dużo energii, czy starsza osoba też nie dostanie od nas szczeniaka, więc tutaj dwie strony mają okazję jakby dobrać tego zwierzaka, który będzie jak najlepiej spełniał oczekiwania tej osoby, która go chce adoptować. Jeżeli ten pierwszy etap przebiegnie pomyślnie, to jak później przebiega proces adopcji? Jeżeli jest osoba zamieszkująca w Krakowie, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ze strony wolontariusza, który wcześniej poznał taką osobę adoptującą, to przychodzi z dowodem osobistym i adoptuje zwierzaka. Troszkę trudniej jest w przypadku osób, które mieszkają poza Krakowem. Wtedy zawsze wymagana jest taka kontrola przedadopcyjna, którą wykonują nasi inspektorzy. Wiadomo, inspektorzy zajmują się głównie interwencjami, więc te kontrole są w międzyczasie, więc to czasami trwa około tydzień, nieraz dwa, zależy w jakim okresie to się trafi. Natomiast no wiadomo, że my też staramy się jak najszybciej te kontrole robić w miarę możliwości, żeby te psy jak najkrócej przebywały w schronisku, jeżeli mają szansę na dom. No i jeżeli taka kontrola przejdzie pozytywnie, czyli jeżeli inspektorzy nie mają żadnych zastrzeżeń do domu, w którym zwierzak będzie przebywał, dostaje taka osoba kartkę z pieczątką inspektora, który pisze na niej, że wyraża zgodę na adopcję takiego i takiego psiaka i wtedy taka osoba idzie z dowodem osobistym, jeżeli to jest kot, no to z przenoską, jeżeli pies, no to wiadomo smycz, obroża albo szelki i może adoptować po prostu psiaka w tym dniu, w którym przyjdzie do schroniska. Czy za adopcję się płaci? Nie, u nas adopcje nigdy nie były płatne. Oczywiście zawsze takie datki wolne są mile widziane. Dużo osób jakby też poczuwa się do tego, że skoro psiak miał opierunek, czy kot był szczepiony, był zaczipowany, był wysterylizowany, bo tylko takie zwierzęta wydajemy, to bardzo wiele osób sama po prostu płaca taki druk darowizny. Może to zrobić na miejscu u dyżurnej, która wydaje zwierzaka, może wrzucić do puszki, może też zrobić przelew na konto. My nie wymagamy takiej opłaty od nikogo obowiązkowo. Czy po adopcji również przeprowadzacie taką kontrolę w nowym domu zwierzaka? Tak, w miarę możliwości te kontrole poadopcyjne również są robione. No, mówię w miarę możliwości, bo tych zwierząt wydajemy kilkaset rocznie, więc tych kontroli jest naprawdę dużo. Są zatrudnione osoby dodatkowe, które zajmują się tylko tymi poadopcyjnymi wizytami i w miarę możliwości ich wykonują. Także tak naprawdę, no wiadomo, najlepiej jak jest w Krakowie, natomiast jak jest poza Krakowem również dojeżdżamy i staramy się sprawdzać warunki, w których zwierzak mieszka, ze względu na to, że no niestety, ale bardzo wiele osób, mimo zapisów w umowie, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, bardzo wiele osób nie stosuje się do tego i często się zdarzało, że po prostu pojechaliśmy na taką wizytę, a tu się okazuje, że nasz zwierzak jest przypięty na łańcuchu, wtedy od razu odbieramy psa, bo no nie wyrażamy zgody, żeby psy nasze były zapinane na łańcuchach. Jeżeli ewentualnie kojec, natomiast no też musi być odpowiednio wielki pies na to, żeby mieszkać na polu z dużą sierścią. Nie wydajemy małych, krótkosierściowych zwierząt do kojców właśnie ze względu na to, że no zwierzęta, które mają powiedzmy lepszą sierść, prędzej mogą mieszkać na zewnątrz. Oczywiście musi być ocieplona buda, musi być schronienie przed warunkami atmosferycznymi. Wiadomo, niektóre psy po prostu wręcz nie lubią mieszkać w domu. Natomiast no małych pieseczków takich właśnie z krótką sierścią, bez podszerska, również nie wydajemy na zewnątrz i jeżeli taka sytuacja przy wizycie poadopcyjnej wychodzi, to również odbieramy zwierzaka, bo mamy takie prawo, taki jest zapis w umowie, że jeżeli ktoś nie spełnia warunków umowy, mamy prawo odebrać naszego zwierzaka. Czym jest dom tymczasowy dla zwierząt? Czasami są takie sytuacje, kiedy poszukujemy domów tymczasowych. Jest to najczęściej w okresie wiosny, bo wtedy bardzo dużo kociąt trafia do schroniska i niestety w większości, dużej części przynajmniej, są to kocięta, które muszą być karmione jeszcze butelką, które nie potrafią same jeść. W warunkach schroniskowych po prostu nie ma możliwości tego zrobić ze względu na to, że w nocy zostaje tylko jeden pracownik i nie miałby kto tych zwierząt po prostu karmić przez cały dzień. Więc jeżeli chodzi o takie koty, które trafiają do nas po prostu do schroniska, to zawsze staramy się znaleźć dla nich taki dom tymczasowy, który właśnie będzie karmił. Czasami zdarzają się również bardzo maleńkie szczenięta, które również jeszcze nie potrafią same jeść, czy na przykład psy, które bardzo źle znoszą schronisko i też koty, bo czasami też trafiają się jakieś staruszki kocie, które wiadomo, że w warunkach schroniskowych, nawet najlepszych, będą miały ogromny stres i jak wiemy, to koty są w stanie ze stresu po prostu się zagłodzić na śmierć i wtedy też szukamy dla takich kotów indywidualnie po prostu domów tymczasowych. Naszym kolejnym gościem jest Magdalena Kurkowska, studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, która jest właścicielką Karmela, niewidomego psa, którego 3 lata temu zaadoptowała ze schroniska. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda opieka nad niepełnosprawnym psem lub chcecie się dowiedzieć, czy należy się bać takiej adopcji, zostańcie z nami. Skończył się pomysł na adopcję psa ze schroniska?
Kiedy byłam jeszcze w podstawówce, to moi rodzice zadotowali psa ze schroniska. To była mała, puchata kulka o imieniu Punia. Byłam z nią zżyta zawsze, prawie 13 lat mieszkała z nami i wszyscy traktowali z nią jak członka rodziny. Jednak niestety była stara i chora i w pewnym momencie musieliśmy ją uśpić. To była bardzo trudna decyzja dla nas. Po tym wszystkim jakoś doszliśmy do wniosku, że nie będziemy adoptować kolejnego zwierzaka. Ale kiedy przeprowadziłam się do Krakowa, to pomyślałam, że to może byłby dobry pomysł zaadoptować psa. Dlaczego akurat zwierzę z niepełnosprawnością? To nie było tak, że od początku miałam zamiar adoptować zwierzę niepełnosprawne. Byłam pewna, że które było adoptowane. Nie miałam jakiegoś określonego pomysłu na nie. Większość zwierząt w schronisku musiała dużo przejść w swoim życiu. Najczęściej są te zwierzęta porzucone, czasem nawet takie, na którymi właśnie się znęcał. Tak więc adopcja to było coś, czego bardzo chciałam. Później, kiedy już udałam się do schroniska, to było tam wiele zwierząt, dużych i małych. I miałam sporo mętli w głowie, tak naprawdę nie wiedziałam, co wybrać, co nie, które wybrać. Ale spędziłam tam dużo czasu, żeby móc się z nimi poznać, ze wszystkimi pupilami. I wtedy poznałam Carmela, tak ma mi się mój pies. Wziąłam od razu uwagę, ponieważ był dużo spokojniejszy od innych psów, taki dość wycofany. Od razu było widać, że musiałam w życiu wiele przejść. Od jednej z pań tam pracujących dowiedziałam się, że znaleźli go na ulicy w opłakanym stanie. Musiał być bity przez właściciela wcześniejszego. Jego kości były pogruchotane, no i stracił wzrok. Niestety jest to przypadek nieoperacyjny i nic się z tym nie da zrobić. Czy miałeś chwilę zawahania przed adopcją? Oczywiście, nie wiedziałam, czy sobie poradzę. To jest duża odpowiedzialność dotykania zwierzęcia, znaczy samodzielna. Przyznaję, że wahałam się przez chwilę, ale wtedy pomyślałam sobie, że nie mogę pozwolić na to, żeby Carmel musiał spędzić kilka tygodni czy nawet lat w schronisku, skoro mogę mu sama zapewnić kochający dom. Niestety większość osób, które już nawet decydują się na adopcję, to raczej wolą takie zdrowe zwierzęta. Młode, ale zdrowe. Czy Carmel nie miał problemu z zadomowieniem się? W początku, przyznam szczerze, był bardzo ostrożny i bał się wszystkiego. No to oczywiście stawił nowe miejsce do nowych ludzi. Tak, no, my poznaliśmy się wcześniej ten schronisk, znał mnie już tak dość dobrze i rozpoznawał mnie. Początki były ciężkie, ponieważ bał się poruszać tam po mieszkaniu. Często wpadał na jakieś inne przedmioty, które stały gdzieś nisko ziemi. Jednak wiedziałam, że on sam musi się zadomowić i uczyć się na własnych błędach, poznać każdy zakątek domu. Znaczy, opieka nad tym nie jest zbyt skomplikowana. Zwierzęta niewidome, podobnie jak ludzie, mają wytężone zmysły, węchu i słuchu na przykład, a to pomaga. I poza tym psy, inaczej niż ludzie, mają raczej słaby wzrok, polegają na tych innych zmysłach. Najgorzej jest jednak, kiedy jest w nowym miejscu, bo wtedy musi go poznać i trzeba go bacznie obserwować, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Jak wygląda wasza codzienność? Czy życie z niewidomym psem różni się znacznie od życia z pełnosprawnym psem? Szczerze mówiąc, nie różni się jakoś bardzo, prawie w ogóle. Trzeba chodzić do weterynarza, wychodzić na spacery, bawić się z nim. No jedyne, czym się różni od codzienności z takim piesem, to to, że tak jak mówiłam, trzeba uważać, kiedy jest z nim w nowym miejscu, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Ale to też nie jest tak, że wypuści się go w nowym miejscu i on bez pamiętania biega, nie uważa na przeszkody i przewraca się, bo też ma swój rozum i wie, że musi uważać. Należy pamiętać, żeby nie przestawiać rzeczy z miejsca na miejsce, ale starać się, żeby zawsze odkładać tam, gdzie były. Czy uważasz, że ludzie powinni adoptować zwierzęta ze schroniska, a nie kupować z hodowli? Oczywiście, że tak. Takie zwierzęta niczym się od ciebie nie różnią. Poza tym, że te ze schroniska zostają podobne domu i potrzebują miłości. Oczywiście z jednej strony jest to współczuć, którym się kierujemy przy adopcji psa ze schroniska, ale z drugiej strony nie możemy opierać się tylko na tym. To ta chęć niesienia pomocy jest niesamowicie ważna i to wiadomo, że możemy dać takiemu psu czy kotu lepsze życie, na pewno jest czymś istotnym. Znaczy, no też trzeba pamiętać, że taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć. To nie jest decyzja, którą można jutro zmienić lub wtedy, kiedy zwierzę nam się znudzi, bo jest to duża odpowiedzialność i trzeba przemyśleć, jak się na to gotowi. Jak zachęciłabyś naszych słuchaczy do podjęcia się takiego działania? Bardzo zachęcam naszych słuchaczy do podjęcia się adopcji zwierzęcia ze schroniska. Jeśli chcą pomagać, a nie mają takiej możliwości lub nie są gotowi na taką dużą odpowiedzialność, to są oczywiście wolontariaty, na których można się udzielać właśnie w schronisku. To też uczy odpowiedzialności i pomaga zrozumieć, co czują zwierzęta w schronisku. Są też inne formy pomocy, nie wiem, jak chociażby przekazanie datku na najpotrzebniejsze rzeczy dla schroniska. Bardzo często są organizowane zbiórki, na której wolontariusze zbierają karmę dla zwierząt, więc też taki sposób, ale nas może pomóc. Dlatego zachęcam bardzo do niesienia każdego rodzaju pomocy.